Hej, witam Marcionka bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Słodkiego Flirtu. Merka jest już zwarta i gotowa. Umieściłam jej nawet biżuterię w pępku, żeby podobać się kisielowi. Ma też taką bransoletkę na swoim bicepsie. Jeżeli teraz jej się oprze, to normalnie nie uwierzę w to. Nie uwierzę w to. To będzie ściema. Będzie normalna, prawdziwa ściema. No więc powracamy na plażę. Co ja mam właściwie zrobić? Wow, mam troszeczkę za głośny dźwięk. Mam pilnować demona do czasu, aż wróci Castiel i... Aha, mam go spróbować złapać? What? Ten pies mnie zeżre. No, to nie jest dobry pomysł. O, jesteś demonik. Tam jest, chodź piesku, chodź. Tylko proszę, nie skacz na mnie. How? No dobra, to tylko pies, przecież mnie nie zje. No nie wiem. Jeśli spróbuję go złapać, to na pewno mnie ugryzie. To tylko pies, może nic mi nie zrobi. Grrr. A może? Spokojnie, piesku, spokojnie. Matko boska. Jaki pies, taki pancio. Obaj potrzebują normalnie młotkowej terapii, żeby wyleczyć się z nadmiaru agresji. Castiel, wracaj. Gdzie jesteś, Castiel? Miałam twojego psa, ale mi zwiał. Jest niereformowalny, tak jak ty. No, gdzieś ty polas. O, Iris. Nie idziesz się kąpać? Już się kąpałam, idę się trochę poopalać. Aha, okej. Nie widziałaś może dużego czarnego psa? Duży pies? Nie widziałam go. Na pewno go tu nie było. Zaraz, czy ona przypadkiem właśnie nie wspominała, że widziała kisiela bawiącego się z psem? I już o tym zapomniała? What? Okej, dzięki. Tylko nie wcieraj w siebie żadnego balsamu, żeby mi tutaj czarować kisiela. O, proszę. Demon, no chodź tutaj. Tylko mnie nie jedz. Jestem ciężkostrawna. Co? Sam do mnie podszedł. Dobry piesek. W sumie to nie jest taki straszny. Demon, chciałam powiedzieć demon, nie piesek. Już mi pokazuje zębiska. To niemożliwe. Ten pies jest tak samo podejrzliwy, jak jego pan. No, mówiłam. I są do siebie tacy podobni. Chodź, poszukamy twojego pana. Może trzeba być wredną dla tego psa, tak samo jak i dla pancia. Wtedy wkupimy się w ich łaski. Ja w ogóle planuję być dla Castiela dzisiaj mega nieprzyjemna. Moja ostatnia szansa, żeby nasz love metr troszeczkę wzrósł. Udało ci się go w końcu złapać? Tak, sam do mnie przyszedł. Zaimponowałam ci? Nieźle, jednak nie jesteś taka bezużyteczna. A ja tylko straciłem czas na darmo. A ty masz mocno spiczaste łokcia. Boję się, że mnie nimi zasztyletujesz. No i co mi na to powiesz, kisiel? Nigdy nie jesteś zadowolony. Ciekawe, że został przy tobie. Zazwyczaj szybko się denerwuję, gdy zostajesz sam z obcymi. Na początku trochę na mnie warczał. Chyba nie lubię, jak się go nazywa piesek. Co? Piesek? Przecież to nie mały mops, jakiejś babci. No ale na dużego psa też można powiedzieć piesek. No w końcu pies, tak? Dzięki za pomoc. Spotkamy się w szkole po wakacjach. Ładnie, nie zostawiaj mnie. Kisiel, swoją drogą wyglądasz jak syn piekarza, co nie ma pępka i sutków. Z czerwonym mopem na głowie. Widzisz, kisiel? Też potrafię być wredna. No, zasmakuj tego samego lekarstwa i rzuć się do morza. Niczym Wanda, co Niemca nie chciała. Chociaż nie. Wanda rzuciła się do Wisły, nie do morza. Wszystko jedno. Brzydzisz się mnie, to skacz. Dlaczego już idziesz? Powiedziałem ci, że nie miałem zamiaru zostawać tutaj zbyt długo. No weź, zostań jeszcze trochę. Pomogłam ci znaleźć twojego psa. Mógłbyś spędzić ze mną trochę czasu. Nie wiem, dlaczego miałbym się zmuszać, żeby zostać. Mam go błagać na kolanach. Serio? W końcu nikt cię nie prosi o jakiś nadludzki wysiłek. Skoro to dla ciebie aż taki problem, to masz rację, idź sobie. Chwila, muszę się nad tym zastanowić, bo nie chcę go odstraszyć. Kurde. Okej. Będę biczowata, zobaczymy jaka będzie reakcja. Idź sobie. Nie rób takiej miny. No dobra, zostanę. Ale tylko dlatego, że nie mam nic innego do roboty. Super, musiałeś mi to powiedzieć. Musiałeś. Normalnie nie byłby sobą. O, panienko, znalazłeś w końcu swojego chłopaka? Nie, to nie jest mój chłopak. Nie widać, że go nienawidzę. Pff,
Nie podniecaj się tak, to tylko pomyłka. Nic nie odpowiem, nie zrobię mu tej przyjemności. Przestań się tak uśmiechać. I co to wybrać? Kurde, nie wiem. Nie podniecaj się tak, to tylko pomyłka. Nasz love matter wzrósł. Nie musisz się wstydzić, po prostu zostałaś rozszyfrowana. Mówię ci przecież, że to pomyłka. Wiem, ale zabawnie jest patrzeć, jak się czerwienisz na darmo. Przecież nie czerwienię się aż do tego stopnia. A może? A może? Któż to wie? No i co, będziemy się tak błąkać po tej plaży? W tej, z powrotem? Naprawdę? Chcesz coś porobić? Jest trochę nudno. Dzięki! Nudzi cię moje towarzystwo? Chcesz iść się pokąpać? Nie za bardzo. Nie za bardzo lubię wchodzić do wody. W każdym razie nie z kimś. Boisz się, że zacznę cię obmacywać pod wodą, czy jak? Wbrew pozorom nie jestem aż tak zdesperowana. Zawsze mogę znaleźć sobie zastępstwo, kisiel, pamiętaj o tym. Serio, jesteś skomplikowany. No to ja już nie wiem, sam coś wymyśl. No, sam coś wymyśl. Przypominam ci, że to nie ja nalegałam, żeby zostać. Jak zwykle moja wina, moja bardzo wielka wina. Wymyśl coś innego, a jak nie, to wracam do domu. Sam sobie myśl. No tak, jeszcze pies mnie zastrasza. Może mogłabym coś wymyślić, żeby pobawić się z psem. Nowe zadanie. Znajdź patyk dla demona. Znaleźć patola dla demona. Którego demona? Bo jest ich dwóch. No ja tu nic nie widzę. Hello, patyku. Where are you? Może gdzieś tutaj? Nope. O, mam patyk. Przedmiot patyk został umieszczony w twojej szufladzie lub szafie. I co teraz? No, gdzie jest pies? O, jesteś piesku. Co jest demon? Od jakiegoś czasu ciągle patrzy na twój patyk. Dobrze, że nie na moje kości. Chcesz się pobawić? Hał. To musi znaczyć tak. Aleś ty inteligentna. Rzuć go do wody. Nie, ty to zrób. Ja się trochę boję twojego psa. Okej, muszę go rzucić jak najdalej. Nie mogę mówić, że się boję jego psa, bo mnie jeszcze bardziej znienawidzi. Czy to jest mój love metr z kisielem, czy z psem? Bo już nie wiem. Z całych sił rzucam patyk do wody. Demon skoczył za patykiem i wrócił do nas. Przy okazji otrząsnął się z wody i nieźle nas ochlapał. Aha, okej, to był mój love metr z psem. Nie wiem, dlaczego mnie to tak bawi. Zastanawiam się, po co ja ci kupuję zabawki. Wziął patyk i rzucił go jeszcze raz, jeszcze dalej. Rzucał go tak cały czas, aż w końcu demon się zmęczył i położył się cały brudny na piasku koło jego stóp. Fajnie było popatrzeć, jak Castiel wygłupia się ze swoim psem. No, tylko się nie zakochaj. Zaczyna mnie boleć ręka. Okej, brak kondycji człowieku, bez sutków. Chcesz porobić coś innego? Wiem, że nie lubisz się kąpać, ale w końcu za wiele cię to nie kosztuje, żeby pójść ze mną do wody. No! Demon mnie już zmoczył, to mi wystarczy. Szkoda. Możesz iść się pokąpać z Iris. Widziałem, że też tutaj jest. Ja zostanę jeszcze trochę z moim psem. Powinnam zapytać, czy razem przyjechali? W końcu spędził dosyć dużo czasu ze mną, a nie z Iris. No, mnie też to troszeczkę interesuje. Czy coś ich łączy? Co? Nie, nic. Idę spotkać się z Iris. Dołącz do nas, jeśli zmienisz zdanie. Dobra, ale nie liczyłbym na to. Ale się uśmiechasz. Wygląda na to, że zabawa z psem poprawiła mu humor. Humor, super. To zadanie zostało wykonane. Muszę teraz znaleźć Iris. Iris, where are you? Ona gdzieś tutaj wystawia swoje atuty, by kusić kisiela. O, hej! Załatwiłam sprawę z Castielem. Dalej chcesz iść się pokąpać? Chciałabym, ale zgubiłam swojego klapka. Chciałabym najpierw go znaleźć. Gdzie go zgubiłaś? Byłam w wodzie. No to Sorel na pewno popłynął. No to pewnie odpłynął. Nie chcę cię martwić, ale raczej go nie znajdziesz. O, nie! Ale może jest gdzieś na plaży. Możliwe, że fale wyrzuciły go na piasek. Tak myślisz? No to idę go poszukać. Poczekasz tu na mnie? Idę poszukać z tobą, chociaż i tak myślę, że to tylko strata czasu. Oczywiście ja muszę znaleźć ten głupi klapek, prawda? Gdzieś przy wodzie pewnie. Au! Dlaczego ja mam to robić?
Dalej niczego nie potrzebujesz? Jesteś pewna? U mnie znajdziesz wszystko. Przestań mnie napastować, stary dziadu. Co łazi po plaży z pączkami. No i gdzie jest ten głupi klapek? Nie jestem pewna, czy powinnam patrzeć na wodę. Może gdzieś tutaj? Nope. A tu? Też nie. Tutaj są ślady, tak jakby wchodziła do wody. Może znajdę tego klapka gdzieś tu? Oczywiście, że nie. Bo i po co? Ja mam stracić wszystkie punkty na błąkaniu się po tej plaży. No hej, głupi klapku! Istnieje szansa, że jeszcze gdzieś tu go zgubiła. Nope. Oj, Iris, jaka ty jesteś... O! Jest, jest! Widzę Japonkę. Przedmiot klapek został umieszczony w twojej szufladzie w szafie. No fajnie. Iris, gdzie jesteś? Nie mogę go znaleźć. Widzę go, ale masz szczęścia. Serio? Dzięki, Merka. Oddałam jej klapka. No to idziemy się kąpać? Woda jest świetna. Jasne. Masz czerwone ramiona. Posmarowałaś się kremem? Szkoda, żebyś się spaliła na słońcu. Kurczę, zapomniałam. Poczekaj, sprawdzę, czy mogę go kupić na straganie. Nie chcę się spalić. Może kisiel mi wetrze ten krem. Okej, będę tutaj czekać. Zakończ rozmowę. No gdzieś widziałam tego starego dziada. Błąkał się tutaj po... O, jesteś. Czy ma pan może krem przeciwsłoneczny? Oczywiście, kosztuje 30 baksów. Ależ proszę. Trzymaj, gdybyś potrzebowała czegoś jeszcze, to jestem do usług. Nie, dziękuję! To dwuznacznie zabrzmiało. Albo ja jestem zboczona. To prawda, że mam czerwone ramiona. Mogłam wcześniej się posmarować. A ty to kto? Cześć, jesteś sama? Cześć, teraz tak, ale idę się spotkać z koleżanką. Zapomnij o koleżance, chodź! What? Język i napalony na mnie. Może następnym razem. Może następnym razem. Nie bądź taka nieśmiała, przecież cię nie zjem. No może nie od razu. Jezu, koleś. Objął mnie ramieniem i zaciągnął za sobą? What? Czerwony alert, morderca, zboczeniec. Tu się mnie dotyka bez pozwolenia, kiś. Demon ratunku. Męska Pamela Anderson ze Słonecznego Patrolu chce mnie zaciągnąć do morza? No, no. Muszę się go jakoś pozbyć, za bardzo się do mnie klei. Nie mam ochoty z nim przebywać. Wcale ci się nie dziwię. Zachowuje się jak jakiś, nie wiem... Dziwoląg. Do której chodzisz szkoły? Muszę się tam zapisać. Po co, głupia, chcesz powiedzieć, do której chodzisz szkoła? Nie widziałem, że chodzą tam takie słodkie dziewczyny. Szkoda, co za daleko ode mnie. To był komplement. Następnym razem będę mniej subtelny. To była ironia. Zrozumiałe. Jak się nazywasz? Nie obchodzi mnie to, jak ty się nazywasz. Słodkie imię, tak jak i ty. What? Dlaczego ten koleś jest taki creepy? Ja jestem Dakota. Nie brzmi to zbyt dobrze, dlatego wszyscy mówią na mnie Dake. Miło mi, ratunku. Ratunku, kisio, gdzie jest? No nie, o co mu chodzi? Często tu przychodzisz? Nie, pierwszy raz tutaj jestem. Wcześniej mieszkałam w innym mieście. Dlaczego mu wszystko zdradzasz? Ach tak? Ja też nie jestem stąd. Pochodzę z Australii. Przyjechałem odwiedzić swoją rodzinę. Ucieszyłem się, że będę niedaleko plaży, ale nie ma fal. Niepotrzebnie przywiozłem swoją deskę. Lubisz surfować? Cool. Lepiej nie wdawać się z tym creepsterem w dyskusję. To prawda. Czemu w takim razie nie wracasz do siebie? Bardzo subtelnie. Nie będę wracać, skoro mam takie dobre towarzystwo. No nie, jestem do niego niemiła, on dalej mnie podrywa. Spadaj, kolo! Jezu... Dalej się nie posmarowałam kremem, muszę to w końcu zrobić. Co tam trzymasz? Chcesz, żeby ci posmarował plecy? Kolo, te plecy mogą dotykać co najmniej trzy osoby. Ja, kisiel
i Kentin, który mężnieje w woju specjalnie dla mnie, by mi się podobać. Więc chłoptasiu o żeńskim imieniu i wyglądzie, spadiren na falochron fala łapać. Idź sobie. No już nie bądź taka nieśmiała. No weź mnie, nie tykaj. Kisiel, wreszcie, kurde, interweniuj. My red hero. Ej, chyba ci powiedziała, żebyś się zostawił w spokoju. No to ją zostaw. Kastian? Nikt cię nie prosił, żebyś się wtrącał. Będą się o mnie bić. To mój kolega. Zostaw ją, albo źle się to dla ciebie skończę. Nie wygląda, jakby żartował. Myślałem, że przyjechałaś tutaj z koleżanką. Mogłaś od razu mi powiedzieć, że jesteś tutaj z facetem. Nie traciłbym czasu. Łoho, ho, ho, ho. Poszedł sobie. Nie mogłaś od razu się go pozbyć? Kisiel, normalnie... Why? Dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego jesteś wiecznie dla mnie wredny? Przepraszam bardzo, ale od czego masz swoje spiczaste łokcie? Jestem tylko bezbronnym workiem kości. Próbowałam, ale nic nie zaczaił, no. Trzeba było go walnąć w odpowiednie miejsce. Od razu by zrozumiał. Moja noga, stopa czy kolano miałaby wejść w kontakt z tą częścią jego ciała? Naga stopa czy kolano? Zdajesz sobie z tego sprawę? Chyba zwariowałeś. Musiałabym się odkażać przez rok. Następnym razem tak zrobię. Masz szczęście, że byłem w pobliżu. No, w sumie, dzięki. Poszedł sobie, posmarowałam się kremem. Miałam już czerwone ramiona, trochę za późno, się za to zabrałam. Mam nadzieję, że Iris nie będzie zła, że musiała na mnie tyle czekać. Właśnie, zapomniałam o Iris. Dzisiaj jest naprawdę gorąco, chcę już iść się pokąpać. Biedny demon, musi... Nie mogę się dzisiaj wysławić. Musi mu być strasznie gorąco, sprawdzę, czy mogę kupić wodę na straganie. Mogłabym dać mu się napić. W sumie Castiel mu ją da zamiast mnie. Potem pójdę się spotkać z Iris. A, znowu muszę znaleźć tego faceta. Ze straganem. Obwoźnym. Nie mam jeszcze wody. Gdzie się podział ten stragan? What? Aha, tu jesteś. Panienko, potrzebujesz czegoś? Tak, chciałam kupić wodę. Oczywiście, woda kosztuje 5 baksów. Proszę. Dziękuję. Dał mi butelkę wody. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Zależy, co pan proponuje. Nie, dziękuję. Serio wolisz tego chłopaka z czerwonymi włosami? Niekoniecznie, ale zawsze jest lepsze na ciebie. Mam nadzieję, że Kisiel tego nie usłyszy. Tak, o wiele. Nie wiesz, co tracisz. I lepiej niech tak zostanie. On jest okropny. Straszny, strasznie nachalny. Dobrze się składa, kupiłam coś dla demona. Ach tak? Co takiego? Nic specjalnego, to tylko woda. Pomyślałam, że jak jest tak gorąco, to pewnie chce mu się pić. Zaimponujesz. Kisielowi? To miłe, dzięki. Właśnie chciałem to zrobić, ale mnie uprzedziłaś. Tym lepiej. Hau! Demon wygląda na zadowolonego. O, tu jesteście. Czekałam na ciebie. Już nie chcesz iść się kąpać? Tak, przepraszam cię, Iris. Tyle się wydarzyło w tak krótkim czasie. Nie szkodzi, chodźmy teraz. Castiel, idziesz z nami? Woda jest świetna. Naiwna, Iris. Szanowny pan nie lubi się kąpać. Tak, czemu nie? What? Że co? W końcu przecież jesteśmy na plaży. Szkoda by było się nie pokąpać. Ja chcę wejść z nim do wody. Dostaję bana. Iris pyta, jest zwarty, chętny i gotowy? What? Wiesz co, Kisiel, wiesz co, bardziej zasłużyłeś na tego kopa jak Dakota. I przez ciebie nie czuję, że rymuję. Normalnie zgiń. To ja się pindrzę przed lustrem, by ci się dzisiaj podobać. Nawet kupiłam sobie bransoletkę na ramię, by być twoją amazonką. A ty taki hamowaty. Okej. Ja sobie to zapamiętam. Zapamiętam sobie. Poszliśmy we trójkę do wody. Castiel chlapał Iris przy każdej okazji. Ja chyba wiem, co robi Kisiel. Ja go już chyba rozszyfrowałam. On chce wzbudzić we mnie zazdrość. To ci się nie uda. A ja byłam bardzo zamyślona. Wygląda na to, że Castiel jest dosyć blisko z Iris. Nigdy wcześniej tego nie zauważyłam. What? Co tu się dzieje? No! Jakie romanse tutaj mają odchodzić, no? Jeżeli jakieś romanse mają odchodzić, to tylko ze mną. Iris wróciła do domu, bo rodzice ją zawołali. No i bardzo dobrze, szerokiej drogi, krzyżyk ci na drogę.
Zostałam sama z Castielem i demonem. Czym robisz taką minę? Coś nie tak? No zgadnij, człowieku bez sutków. Nie, wydaje ci się. Nie mogę o tym mówić, w każdym razie nie jemu. Byłaś dzisiaj całkiem miła. Mam coś dla ciebie. Dla Castiela miła znaczy to samo co biczowata. Pokazałabym ci, jak bardzo sprzedają ci tego kopa. Co? Serio? W twoim przypadku to dosyć zaskakujące. Tylko się nie przyzwyczajaj. Chodź tutaj. What? Ale gdzie? Na twoją klatę? Już idę. Ale czego ty ode mnie chcesz? Kisiel? Kisiel, where are you? O, jesteś. Oddaliliśmy się trochę od plaży. Minęliśmy wiele sklepików. Sprzedają tutaj świetne lody włoskie. Lubisz lody, no nie? Tak. Możesz wybrać jednego loda, jest to. O, Kisiel, jestem pod wrażeniem. Staćcie na loda dla mnie. Nie uważasz przypadkiem, że taki kościotrup jak ja zasługuje na co najmniej dwa lody, co by się troszeczkę podtuczyć? Dobra, powiem, że to miłe z twojej strony. Zamówił dla siebie miętowego loda z czekoladą, a ja wybrałam smak truskawkowo-jogurtowy. Odwróciłam się, gdy sprzedawca dał mi loda. Już skończyłeś jeść? Pewnie, inaczej rozpuściłbym się na słońcu. Ale szybko, wybacz mi, ale ja będę jeść swojego loda powoli. Jestem pewien, że nawet jeżeli chodzi o lody, to masz słaby gust. Ilustracja! W końcu jakaś ilustracja z Kisielem. Okej, okay. Spokojnie moje hormony, spokojnie. Wow. Właśnie chciałam spróbować swojego loda, gdy nagle Castiel rzucił się i spróbował go pierwszy. Byłam tak zaskoczona, że aż opuściłam go na siebie. No fajnie. Nie myśl, że kupię ci drugiego. To twoja wina, zaskoczyłaś mnie. Poszliśmy dalej. Castiel cały czas się ze mnie nabijał. Jak zwykle zresztą. Swoją drogą on zdążył chyba, nie wiem, połknąć tego loda za pierwszym razem, przy pierwszym podejściu, bo ja nawet nie polizałam swojego ani razu, a jego loda już nie było. Dobrze zrobiłam, że przyjechałam na plażę. Brawo! Zakończyłaś odcinek 9! W tym odcinku spotkałaś Castiela, otrzymujesz naszyjnik z muszelek. Muszę go zobaczyć. Następny odcinek to burzliwy powrót z wakacji. Co? Już koniec wakacji? Jeden odcinek i po wakacjach? W sumie jeden dzień. Powrót do szkoły. Organizacyjne zamieszanie trwa. Poznaj nowego ucznia. Nowa krew. Posadziłam misia od Kentina. Zaraz coś miałam zobaczyć. Aha. Ten naszyjnik z muszelek. Gdzie ja go znajdę? Chyba tu. Czy to jest ten naszyjnik? Dobrze, że go widzimy. Okej. Może być. Nawet mi się podoba. To co, moi kochani? Myślę, że na tym już zakończę dzisiejszy odcinek, bo nie mam dzisiaj więcej czasu na nagrywanie. Mogę wam pokazać wszystkie swoje koleżanki. Spójrzcie. Spójrzcie, ile tych zaproszeń. Przyjmę kolejne. Dziękuję za wszystkie, które nadsyłacie. Moi faceci, sprawdźmy, jak wygląda mój lovemetr. Z Natanielem 78. No, z Castielem... Na razie nie będę wybierała swojego wybranka serca, bo waham się nad trzema facetami. Nad Castielem, nad Kenem, na którego czekam, aż powróci, i nad Lisiem. Dlatego... 44? What? Tak marnie. Dlatego na razie nie będę się decydowała na żadnego z chłopaków. Zobaczymy w przyszłości, co z tego wyjdzie. A ja wam już bardzo dziękuję za oglądanie, no i do usłyszonka następnym razem w kolejnym odcinku Słodkiego Flirtu. Pa, pa!